Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Jezus zdradzony przez Judasza i za 30 srebrników sprzedany. Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Między apostołami swymi miał Pan Jezus jednego, który się zwał Judasz Iszkariota. Ten opanowany namiętną chciwością od dawna już powziął w swym sercu bezbożny plan zdradzenia swego boskiego mistrza. Gdy zatem nadszedł czas, który mu się wydawał stosownym do wykonania tego zbrodniczego zamiaru, udał się do faryzeuszów i uczonych w piśmie i rzekł do nich: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? I ugodzili się z nim za 30 srebrników, sumę, którą według prawa żydowskiego płacono za niewolnika. I za tak niską cenę wydał Judasz Pana w ręce śmiertelnych jego wrogów. Zauważ najpierw godność tego, który w ten sposób został sprzedany. To Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Ojca Przedwiecznego, Pan nieba i ziemi, który z miłości ku nam pozwala się traktować jak niewolnik. Tak wielce uniżył się Twój Zbawiciel, a Ty chcesz się zawsze wynosić. Nie chcesz z miłości ku niemu i najmniejszego znieść upokorzenia? Ach, zapłoń wstydem nad Twą grzeszną dumą i proś Boga, aby Ci dał serce pokorne. Rozważ niezrównaną cierpliwość, z jaką znosi Chrystus zdradę własnego ucznia. Nie odrzuca go, nie przemawia surowo do niego, nie wyrzuca mu jego zdrady, ani nie odbiera tytułu apostoła, którego się tak niegodnym okazał. Co więcej, i nadal obchodzi się z nim ze swą niebiańską dobrocią, aby w ten sposób serce jego na powrót odzyskać. Jakże różnym jest postępowanie Twego Zbawcy od Twojego. Jak wielką jest Twa niecierpliwość, skoro tylko sprzeciwia się coś Twej woli lub tylko kaprysowi, najmniejszej nawet niedoskonałości bliźniego Twego nie możesz znieść cierpliwie. A Jezus znosi Judasza. Jesteś nadzwyczaj drażliwy, gdy ci ktoś słówko obraźliwe powie, albo nie okaże uszanowania, na które według swego mniemania zasługujesz. Upokarzaj się dlatego w uznaniu, jak niepodobnym jesteś do Twego Jezusa. Proś Go o przebaczenie, a przebacz również i Ty tym, którzy Cię obrazili. Postanowienie. Chcę cierpliwie i bez skargi znosić wszelką obrazę, jaka mnie spotka. Będę się starał przykrości, jakie mi inni wyrządzą, odpłacać dobrodziejstwami, bo to jest jedyna zemsta, która przystoi wyznawcy Chrystusa. Rozważ, od kogo Chrystus Pan został zdradzony? Zdrajcą jest jeden z Jego ukochanych uczniów, apostoł, którego obsypał dobrodziejstwami,
swym zaufaniem zaszczycał, wzbogacił największymi łaskami, któremu udzielił nawet daru cudów. Ucz się z tego głębokiego upadku Judasza, jak konieczną jest łaska Boża, łaska świętej wytrwałości. Ten nieszczęsny uczeń zaczął dobrze i pobożnie, lecz nie wytrwał w dobrym, aczkolwiek był wychowany w szkole boskiego mistrza. Poznaj stąd, jak wielki masz powód, abyś sam sobie nie ufał, lecz obawiał się własnej słabości i chwiejności. Błagaj Boga o łaskę wytrwania wiernym wypełnianiu swoich obowiązków i Jego miłości aż do końca. Nie zapominaj nigdy o własnej słabości. Serce Twe już od młodości skłonne jest do złego. Jesteś lichym robaczkiem, proszkiem, rośliną trującą, która śmierć i zniszczenie kryje w swoim kielichu. Jeżeli Cię Bóg nie wesprze swoją łaską, zdradzisz i Ty kiedyś Twego Jezusa. Zważ przeto, jak wielką jest Twoja nędza, jak często Cię już do upadku przywiodła. Rozważ to i drżyj. Tak, drżyj, czuwaj i módl się, jeżeli chcesz wiernym pozostać Twemu boskiemu mistrzowi. I proś Pana, aby Cię zachował od upadku, podobnego Judaszowemu. Postanowienie. Postanawiam codziennie prosić Boga o łaskę świętej wytrwałości, którą jedynie przez nieustanną modlitwę od Niego otrzymać możemy. Rozważ, jak wielkim jest nieszczęście, skoro człowiek pozwoli jakiejś nieporządnej namiętności wślizgnąć się do swej duszy, bo ta namiętność może zwolna całe serce opanować, może człowieka zaślepić i wydać w ręce wrogiego nieprzyjaciela. Badaj się pilnie, czy też jakaś namiętność nie gnieździ się w Twojej duszy, i staraj się natychmiast ją stłumić, jeśli nie chcesz z czasem stać się jej ofiarą. Zastanów się, czyś i Ty już nie zaprzedał Twego Jezusa, i to za daleko niższą cenę, jak to nawet Judasz uczynił, którego zbrodnia wydaje Ci się tak niesłychaną. Tak jest, dla zaspokojenia jednego Twego kaprysu, dla uczynienia zadość Twej fantazji albo jakiemuś grzesznemu pożądaniu, zaprzedałeś i Ty Twego Boga. Przyjemność bezecną, może jakąś korzyść, przeniosłeś nad Twego Jezusa. Ach, zapłacz, biedna duszo, opłakuj Twą głęboką nędzę, oblewaj łzami Twoje grzechy. Postanowienie. Mam mocną wolę starać się wszelkimi siłami o poskromienie panującej we mnie namiętności, złej skłonności lub nałogu. O Zbawicielu mój, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Opanowany grzeszną namiętnością stworzenie i grzech nad Ciebie przeniosłem. Jak Judasz zdradziłem Cię i zaprzedałem, i to nie raz, ale niezliczone razy.
lecz pomnij, o Boże mój i Panie, że w tym przynajmniej nie poszedłem w ślady nieszczęsnego apostoła, iżbym miał zwątpić o Twej dobroci i miłosierdziu. Nie, ach nie. Ja znam miłość Twego boskiego serca, które nawet dla Judasza miałoby miłosierdzie, gdyby był o nie prosił skruszonym sercem. Przebacz, o Boże, i udziel mi łaski, abym gwałtowność mych pokus poskromił i od dnia dzisiejszego wiódł życie pobożne i zgodne z Twoją wolą. Udziel mi jednak i świętej wytrwałości aż do końca mego życia. Na cóż by mi się bowiem przydało, choćbym się nawrócił, gdybym do ostatniego mego tchnienia w Twej miłości i łasce nie wytrwał. Dopomóż mi przeto, o mój Jezu. Wesprzyj mnie za wstawiennictwem Maryi, Twej Matki Najświętszej, którą dziś i na zawsze za swą orędowniczkę wybieram. Amen.